Tutaj? Z Drogoszewa. Z Drogoszewa? Piękna jest najlepszy! Piękna najlepszy! Nie ma lepszego na Drogoszewa naszego! Drogoszewo jest najlepsze! Dobra, na gości dobra, to dobra. A ty jaką masz? Yeah!
Nie,
Sławomir Brzeziński. Panie Sławomirze, pierwsze miejsce na 10. jubileuszowych międzysołeckich igrzyskach sportowo-rekreacyjnych. Rozmawialiśmy chwilę wcześniej, ponieważ pan w siatkówkę zaangażowany jest nie od dzisiaj. No nie, nie, nie. No, wyszkolską siatkówkę jestem zaangażowany już 10, może 15 lat, odkąd się tu ponownie sprowadziłem. Generalnie gram od roku 83. No to raczej chyba widać, chociaż skład drużyny pana to przede wszystkim młodzież, ale młodzież poruszająca się na tym boisku bardzo sprawnie. No tak. Czy wy trenujecie normalnie? Znaczy chłopaki coś tam grają, natomiast nie trenujemy jako ta drużyna, ale już trzeci raz z rzędu zdobywamy, że tak powiem, to trofeum w Bulczewie, więc jesteśmy dobrzy. No to było widać na boisku. Dzisiaj świetna pogoda, aczkolwiek trochę wiatr przeszkadzał w rozgrywaniu meczów. Wam raczej to zupełnie nie przeszkadzało. Traktowaliście to przede wszystkim jako rywalizację sportową czy zabawę? To znaczy dla nas jest to forma ruchu i taka jest prawda. Kto się rusza na boisku, ten wygrywa. Nie staliśmy więcej ruchu. Może nie było jakiejś tam wielkiej gry pięknej, ale to się udało i jest dobrze. Rybno dzisiaj będzie startowało także w innych konkurencjach, prawda? No tak, ale tutaj faworytami są, że tak powiem, mieszkańcy Bulczewa, bo oni to trenują. Mają te opanowane różne swoje konkurencje, więc myślę, że reszta będzie tłem. No ale zasada w sporcie jest jedna, bij mistrza. No tak, ale naprawdę są dobrzy, także tutaj nie sądzę, żeby ktoś się pokusił o jakieś zwycięstwo. Świetnej rywalizacji. Spróbuję, ma być podobno rzut gumowcem, więc spróbuję, może coś zawalczę, ale to jedyna konkurencja. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Drogoszewo, trzecie miejsce, Głuchewo 1.